Bo się wybiłam z tego, co miałam powiedzieć tak z marszu. Ciekawie nam się zrobiło, prawda? Jeszcze tak ciekawie nie było. Jakie to było przekleństwo? Obejrzał w ciekawych czasach. No kurka wodna. Jeszcze takich ciekawych czasów nie przewidywałam. Jakbym może była trochę młodsza i chciała urodzić dziecko, to może zanim bym urodziła, to bym jeszcze może dała w szyję. No, ale nie wiem, czy wtedy nie naraziłabym się na to, że jakaś armata przeciwczołgowa zostanie na mnie wymierzona, albo jakiś, nie wiem, patriot przeciw czemu on jest? Przeciwlotniczy, tak. No i tak się sama zastanawiam, od kiedy to te najnowocześniejsze rakiety są ku ozdobie? Po to, żeby ładnie wyglądały dla dekoracji na granicy. No i jeszcze było tam parę różnych bzdur. Właściwie codziennie jakieś bzdury. Właściwie bez tego pana to właściwie to życie by było kompletnie nieciekawe. A tak co już, co ty wstaje oko otworzy? No to właściwie można by od rana dodać w szyję. No dobra. O. Ale generalnie kobiety są beznadziejne, prawda? Nie. Zagrażają temu państwu. Mają szyję. Zagrażają tym wszystkim panom, co po 70% sobie podwyżki dali, zanim ogłosili, że jest inflacja. No, jest bardzo wesoło, więc no, jak usłyszałam przedwczoraj, że w jedynce podobno nadano cały mój koncert, to sobie pomyślałam, kurka, no, chyba jakiś sabotażysta tam się. Z tego wszystkiego, co prawda, mniej piję, ale za to więcej palę. No i tak to się kończy. Ale już niedużo, kilkanaście tu mi wywróżył Zbyszek, tak? Jeszcze spotkam. No, dobrze. To nie są dobre wróżby. Jak sobie pomyślę, że skończyłam 74 lata parę dni temu, to po prostu wierzyć mi się nie chce, że ludzie tak długo żyją. Moje ludziki, dziękuję po pierwsze za to, żeście przyszli, a po drugie, zacznę od czegoś takiego, co najchętniej bym sprezentowała właśnie temu panu, o którym była wyżej mowa, ale myślę, że aż tak nisko nie upadłam. Ballada o piekielnej lilii. Przekonanie mi, że się gęś zachlana wściekle, spieczy bardziej, czy też mniej. Czy się gęś zachlana wściekle, spieczy bardziej, czy też mniej. Ja się będę piekła w piekle, a ty przekonanie mi, tak czy siak, dla mnie jutro nie istnieje. Z jutra ja się grubo śmieję. Jutro niechaj trafi szlak. Jutro to możecie mnie. Nam się zdaje, że zbyt wielki z was mam zysk i że się tym człowiek zbyt naje, to już tylko strzelić pysk. Bo że się tym człowiek zbyt naje, to już tylko strzelić pysk. Ale jeśli wam się zdaje, że zbyt wielki z was mam zysk, to jest tak, że mam gdzieś, że wybierz życie. Już od jutra zapewnijcie, jutro niech was trafi szlak. Jutro to możecie mnie. Rada na jutro.
A jutro to możecie jak podliczę koszta własne, gdy pod moski pójdę sąd, to nie będzie takie jasne, czy mnie wtrącą w piekła swąd. To nie będzie takie jasne, kto z was pójdzie w piekła swąd. Jak podliczę koszta własne, gdy pod moski pójdę sąd. A i tak dziś jest dzisiaj, a nie jutro. Jutro to ja kupię futro. Jutro niech mnie trafi szlak. Jutro to możecie mnie rada na jutro. To nie rada, co dziś kto zrobił, a od tym jutro biada. I od tego w końcu pójdzie w piach. Mała strata, wielki strach. Żeby śpiewać utwory poetyckie z tamtej strony granicy. Ale akurat ten bardzo mi pasuje do tego, co się dzieje. W związku z tym go zaśpiewam. Tytuł brzmi Ilja Ulianow. Muzyka Tadeusz Dąbrowski, Sikora. Tadeusz Sikora. Kleją się śniegowe płatki do soboru piórem brzus. Zachwycony, tak daje z siebie.
A potem jak nie ma chwili przerwy, to trochę głos drży. Zobaczymy, może go przedrży. Przepraszam. Jasia Wołka z muzyką Janusza Strobla, więc jak? I Trzeba marzyć również z muzyką Janusza Strobla. Cudny, fantastyczny wiersz Trzeba marzyć. Głupią, czy tworzyć, czy na
Więc jak? Thank you.
Bóg łaska mnie granice. A ten bohater, ta postać ciągle jeszcze sprzed wieków do naszej wyobraźni trafia. I ciągle jest symbolem, i ciągle aktualnym symbolem. Bursa umieścił go w realiach prawie akademika męskiego, gdzie skulone głowy intelektualistów, egzystencjalistów dumały nad rozwiązaniami, jakie być może przyniosłaby ta postać, gdyby przyszła, gdyby się zjawiła. Marynchora. Thank you.
Jak czytam ten tekst, to widzę malutkie dzieci, które biegają teraz po Ukrainie, czasami bez rodziców. Czy to się musi powtarzać? Moja muzyka. Słuchaj, dziweczko, ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko. Nie ma miasteczka, nie ma żywego ducha. Po gruzach biega naga ruda rywka, 13-letnie dziecko. Przejeżdżali grubi Niemcy w grubym tanku. Uciekaj, uciekaj, Rywka. Mama pod gruzami, tata w majdanku. Roześmiała się, zakręciła się, znikła. I przejeżdżał znajomy, dobry łyk z Lubartowa. Masz, Rywka, bucha, żebyś była zdrowa. W ziemię ugryzła, zakręciła zębami. Ja zaniosę tacie i mamie. Przejeżdżał chłop, rzucił grosik. Przejeżdżała baba, też dała cosik. Przejeżdżało dużo, dużo luda. Każdy dziwił się, że koła i ruda. I przejeżdżał bolejący Pan Jezus. SS-mani go jedli na męki. Postawili ich oboje pod miedzą. Potem wzięli karabiny do ręki. Słuchaj, Jezu! Słuchaj, Rywka! Zjuden!